Rozdział szósty. Dawca. Wyjeżdżamy z CPN-u z pełnym bakiem. Rafał, podekscytowany całą akcją z darmową benzyną, dla mnie normalka. Kierujemy się na Wodzisław. Po chwili dojeżdżamy do drogi głównej. Przejeżdża przez skrzyżowanie LIAS z naczepą Tira. Patrzę w lewo, wlecze się czerwony podmiejski autobus. Zanim sznur samochodów Bo nikt go nie może wyprzedzić Taki duży ruch w obie strony Sporo aut ciężarowych Więc nawet motorem na trzeciego się nie zmieścimy Szybka decyzja Po gazie i hop Jesteśmy przed autobusem Idę o zakład, że ktoś z ludzi w autobusie Widzących jak wskoczyliśmy przed niego Mruknął pod nosem Kolejny dawca Przecież tak mówią o pędzących motocyklistach Lias, który przejechał przed nami, rośnie w oczach. Kurde, on hamuje. Stopy ledwo mu widać. Hamuje ostro, dym idzie z opony, ale tylko tylnej przedni hamulec nie łapie. Kurde, przecież go nie mam. Zapomniałem, nie wyrobimy się. Rafał, wyskakuj, nie wyhamuje. Tak krzyknąłem, żeby bez słowa zsunął się z motoru i przetoczył po asfalcie. Przede mną już tylko naczepa. Głuchy huk. Wale głową w naczepę. Cały motor zmieścił się pod nią, nie miała wtedy, nie było takiego obowiązku tylnej atrapy, która zatrzymuje na sobie osobowe auta i motory. Pełen impet uderzenia ląduje więc na moim kasku. Upadam na asfalt? Jeśli straciłem świadomość, to na sekundy widzę nad sobą ludzi z autobusu, próbują podnieść mi głowę, chcą zdjąć kask, ale nie odpieli paska, zaraz mi urwą łeb. Kierowca liaza wyskakuje i krzyczy w szoku, to nie moja wina, to nie moja wina. Patrzę na Rafała, podchodzi do mnie, wyszedł bez szwanku. Gdzie motor? Pytam. Pokazuje na chodnik. Stoi, ledwie zadrapany. Rafał? Mówię. Ja umieram. Tracę przytomność. Jakimś cudem Podnoszę się, robię kilka kroków, siadam na krawężniku, jest mi słabo, zatapiam twarz w rękach, przewracam się na bok. Nie wiem dlaczego, ale czuję, że jest ze mną bardzo źle. Pewien młody lekarz na samym początku bardzo interesował się moim przypadkiem i nieraz, kiedy miał nocny dyżur, przychodził do mnie, aby pogawędzić o tym i owym, lub po prostu zapytać, jak się czuje. Kiedy mnie coś bolało, a bolało ciągle, tyle tylko, że raz mniej, raz bardziej, a czasem nie do wytrzymania, zawsze mi coś skutecznego zaaplikował. Przy tym robił to chętnie, bez ociągania się, bez skazań o szkodliwości tych leków i w takiej dawce, że naprawdę czułem ulgę. Wydawało mi się, że potrafi wczuć się w moje położenie, w mój sposób myślenia. Zaufałem mu do tego stopnia, że dwa tygodnie po wypadku, kiedy obchodziłem 18 urodziny, stałem się wreszcie pełnoletni, odkryłem przed nim swoje najgłębsze marzenie. W pierwszych dniach po wypadku nie dopuszczałem do siebie myśli nie tylko o tym, że nie będę mógł się samodzielnie poruszać, ale nawet o tym, że nie wyzdrowieję zupełnie. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. W dniu swoich osiemnastych urodzin wiedziałem już, jaki los mnie czeka. Wyglądało na to, że raczej nigdy nie wyjdę ze szpitala, że nigdy, choćby w kilku procentach, nie będę samodzielny, że najprawdopodobniej pożyję kilka lat w koszmarnych męczarniach, po czym oddychając żywym ogniem, umrę na zapalenie płuc. Od szyi do stóp. Nękała mnie złośliwa spastyczność, która, kiedy byłem niespokojny, miotała mną jak epilepsja po całym łóżku. Wystarczy, nadal tak jest, zdenerwować mnie albo dotknąć z nienacka, a moje ciało wygina potworny skurcz mięśni. Jest tak gwałtowny i silny, że gdyby chcieć wtedy, na przykład, wyprostować mi palce, trzeba by je było połamać i pozrywać ścięgna. To jest kilkanaście naprawdę upiornych sekund. Najczęściej wzruszenie lub inne emocje wywołują u mnie spastyczność. Czasem jest to niespodziewany telefon, czasem radość na czyjś widok, ale reakcja mojego ciała jest zwykle taka sama. Przekonała się o tym Kasia, kiedy swoimi chłodnymi dłońmi dotknęła na pożegnanie mojej ręki. Byłem rozdarty, chciałem się do niej przytulać, pocałować. Ale sprawiało mi to okrutny ból. Kasia nie wiedziała, jak się zachować: czy darować sobie gesty czułości, których tak bardzo byliśmy spragnieni, czy wykonywać je pomimo wszystko. To była dla nas naprawdę bolesna przyjemność. Jedno jest pewne: nie można mnie było nie dotykać. Co dwie godziny rotacja przeciwodleżynowa. Codzienna toaleta, posiłki. Do tego trzeba dołożyć odparzenia od plastrów i upiorne cewnikowanie. Ludzie myślą, że człowiek sparaliżowany nie odczuwa bólu. Nic bardziej mylnego. Ale o tym zdążycie się jeszcze nasłuchać. Kiedy przyszedł ów młody lekarz, przedstawiłem mu prośbę, która zresztą do dziś jest aktualna. Powiedziałem mu, że jako już dorosły człowiek mam życzenie, aby przekazać swoje organy zdrowe i jeszcze niezniszczone lekami oraz wiekiem, ludziom oczekującym na przeszczep. Chcę im uratować życie. Chcę dać swoje życie komuś, kto naprawdę będzie żył, a nie wegetował przywiązany do kilkuset kilo złomu. Miałbym wielką satysfakcję, gdyby moje serce, nerki i cokolwiek jeszcze innego uratowały komuś życie, skoro swoje zmarnowałem. Może, żyjąc w innym człowieku, poprzez ten przeszczepiony mu kawałek siebie, odczuwałbym jego radość życia, szczęście i dziękował Bogu zamiast mu złorzeczyć kiedy mój wewnętrzny demon spastyczności ma ochotę rozerwać moje ścięgna i połamać stawy. W zamian poprosiłem tylko o podanie środków nasennych i definitywne odłączenie mnie od respiratora, co zresztą zdarzało się i nadal zdarza samoistnie. Kiedy skurcz wyszarpie rurkę z mojej tchawicy. Ho! O rany, jak on mnie zjekał, w życiu nie słyszałem takiej reprymendy. Wydarł się na mnie, zmieszał mnie z błotem, pienił się, plutł trzy po trzy, no bo co miał powiedzieć? Skoro jedyną przyczyną jego reakcji było to, że lękał się dopuścić ten problem do siebie, że w głębi serca czuł, iż nie znajdzie mocnego argumentu, by odmówić mej prośbie. Na koniec stwierdził, że mam sporo szczęścia, potrafiłem na ten oddział. Gdybym znalazł się na innym, to dopiero bym się przekonał, co to znaczy prawdziwe cierpienie. No tak. No cóż ja mogę wiedzieć o cierpieniu? Część druga Zaświaty rozdział siódmy Golonka z musztardą. Fatalnie wybrałem sobie partnera do rozmowy. Pewnie z ordynatorem też nic bym nie wskurał, ale na pewno poziom komunikacji byłby inny. Trudno. Od tego dnia jednak miałem już jasność. Na to, żeby ktoś skończył to piekło, a nie mam wątpliwości, że piekło mieści się na ziemi, nie ma szans. Wydobyć się z niego, czyli choć trochę wyzdrowieć, też raczej nie zdołam. Co zatem? Wykorzystać wszystkie możliwe sposoby, żeby swój stan poprawić. Zauważyłem, że na tym oddziale ludzie przebywają na ogół kilkanaście dni, najwyżej dwa- trzy tygodnie. Potem opuszczają go o własnych siłach lub są przenoszeni na inny oddział. Znajomy facet, którego spotkałem w pierwszym dniu pobytu na Ojomie, ten od golfa, już na drugi dzień został wybudzony. A następnie zaczął wstawać z łóżka. Oczywiście rozintubowali go. Po przeniesieniu go na oddział rehabilitacji pewnego dnia wczesnym rankiem uciekł z oddziału w piżamie, choć ledwo dovrł się do naszego osiedla, które znajduje się około 400 metrów od szpitala. Oczywiście byli jeszcze ci, którzy wyjeżdżali stąd przykryci prześcieradłem nogami do przodu. A jak widać, moje losy ciągle się ważyły. Ale raczej wyglądało na to, że w przeciwieństwie do innych zamieszkam tu na dłużej. Trzeba było zatem odnaleźć się w tych warunkach. Pierwsza rzecz, którą zdołaliśmy wraz z rodzicami zmienić, to plastry i cewniki. Miałem bądź ile wętronów na ciele zabezpieczonych potężnymi plastrami ze względu na skurcze spastyczne. A do tego jeszcze same przewody musiały być przecież jakoś przyczepione. Najgorzej było sondą wprowadzoną przez nos. Odżywiano mnie w ten sposób, bo od plastra, który ją przytwierdzał, zrobiła mi się rana na nosie. Wszędzie miałem odparzenia, bo te plastry nie przepuszczały powietrza. Rodzice dowiedzieli się, że mogą kupować inne, oczywiście droższe, ale oddychające i przynosić je dla mnie. Bardzo mi to pomogło. Odparzenia to było jednak nic w porównaniu z cewnikowaniem. Ten niby drobny zabieg był wykonywany w każdą środę. Od samego początku bardzo źle go znosiłem. Penis bolał mnie po tym okropnie. Już w poniedziałek, na samą myśl o zbliżającej się środzie, zaczynałem się denerwować. Nie dość, że mój przewód moczowy był jakoś z natury trudny do cewnikowania, to jeszcze moje psychiczne nastawienie powodowało spastyczność i takie napięcie całego ciała, że trzeba było cewnik wpychać siłą. Jeśli jeszcze robili to urolodzy, no to przynajmniej było sprawniej i szybko. Najgorszy był w tym ów młody lekarz, o którym wspominałem wcześniej. Ten potrafił torturować mnie pół godziny, wrzeszcząc na mnie i powodując takie obrażenia, że po prostu krwawiłem. A to z kolei spowodowało zrosty. I następny raz był jeszcze gorszy, bo trzeba było się przez nie przebić. Gehenna. W końcu mama, widząc mnie po raz kolejny zakrwawionego, powiedziała, żeby coś wreszcie z tym zrobili i przestali mnie męczyć. Któryś z urologów się zlitował i powiedział rodzicom, że w Cezalu można kupować znacznie lepsze cewniki, których od założenia można używać przez miesiąc, a jeśli nie ma żadnych chorobowych zmian, to nawet dłużej. To było to. Żeby zobrazować różnicę, powiem, że obecnie stosujemy tak dobre cewniki, że bez większego problemu od siedmiu lat zakładają je sami rodzice i robią to najlepiej ze wszystkich. Pomagam sobie przy tym 30 mg dormikum, ale na tym cała zabawa się kończy. Taka dawka może powalić konia, a mnie błogo rozluźnia. Oczywiście, gdyby nie respirator, tak silne zwiotczenie mięśni uniemożliwiłoby mi oddychanie. Sporą różnicę sprawiła też tracheotomia. Rurkę intubacyjną, czyli tę, która zostaje wprowadzona do tchawicy przez usta, a następnie podłączona do respiratora, wyjęto mi mniej więcej po dwóch tygodniach. Zamiast niej założono mi pod narkozą rurkę tracheotomijną, która przez nacięcie w krtani podłącza się do respiratora. Tak więc oddycham w zasadzie w ten sam sposób, tyle że powietrze zostaje wprowadzane do tchawicy nie ustami, ale przez dolną część szyi. Oczywiście wskutek tego zabiegu odczuwam ból w dolnej części gardła, ale w stosunku do innych dolegliwości mogę na niego machnąć ręką. Jest jeden wielki plus tego rozwiązania mogę mówić pełnym głosem, a nie jedynie szeptem. Na początku rzecz jasna, ledwo wydobywałem z siebie dźwięki, ale stosunkowo szybko moje narządy mowy wróciły do sprawności i mogę normalnie mówić. Oczywiście, kiedy łaskawie pozwala mi na to mój respirator. Prawdziwy przełom nastąpił jednak pół roku po wypadku. Od samego początku byłem odżywiany przez sondę. W efekcie po trzech miesiącach leżała w łóżku połowa mnie. To, co podawano mi przez te sądy, do dziś wzbudza we mnie dreszcz obrzydzenia. Strętne zupy, wyglądające jak brudna woda, w której zatopiono kawałek marchewki czy ziemniaka. Kaszki, smakujące jak mąka rozpuszczona w wodzie. Lekarstwa zmiażdżone i rozbełtane w wodzie, które mi w ten sposób podawano. Tragedia. Kiedy zbliżała się do mnie pielęgniarka, ze słoikiem takiej zupy, jeśli nie byłem bardzo głodny, mówiłem, że nie chce mi się jeść. I zawartość słoika lądowała w zlewie. Mama próbowała ratować sytuację, ale ze względu na konieczność podawania mi wszystkiego sądą, możliwości miała ograniczone. Teoretycznie mogłem jeść ustami, ale ze względu na kołnierz ortopedyczny usta mogłem rozchylić minimalnie. Z powodu tej uwięzionej szyi czułem się tak, jakby moja twarz była zamknięta w kagańcu. W końcu problem się rozwiązał. Miałem od tej okropnej sondy odparzony nos na całej długości i poprosiłem, żeby mi ją wyjęli. Wiedzieli, że próbuję jeść ustami i przełykam. Zapytano, czy będę jadł sam i przyjmował wszystkie leki. Odpowiedziałem, że tak. Wyjęto sondę i zdjęto górną część kołnierza, by nie blokowała mi żuchwy. Wszystko tak się zastało. Że ruszanie żuchwą sprawiało mi taki ból, jakbym ją sobie za każdym razem łamał. Rodzice namówili mnie na banana. Nie umiałem go pogryźć. Musiałem się nauczyć jeść od nowa. Było warto. Kuchnia mojej mamy sprawiała i sprawia, że została mi jeszcze na miastka radości życia. Pewnie już nie zaszaleję na nartach, nie zobaczę na własne oczy świtu nad Saharą, ani zorzy polarnej, ale jest jedna rzecz, wobec której wy i ja jesteśmy sobie równi: golonka z musztardą. Część druga rozdział ósmy u nas na Ojomie. Dla człowieka w moim stanie, leżącego na oddziale intensywnej opieki medycznej, największym przeciwnikiem jest czas. Nie chodzi mi tu o wyścig z czasem, o czekanie na poprawę zdrowia itd. Chodzi o bezczynność. Kiedy dochodzi się do jakiejś takiej stabilizacji, człowiek zaczyna boleśnie odczuwać pustkę, która wynika z tego, że nic się nie dzieje. I samemu nic z sobą nie można zrobić. A co można? No, można jedynie myśleć, ale trudno, aby myślenie sprawiało satysfakcję, kiedy jest się całkowicie odciętym od świata. Myśleć o sobie? O sobie? No, tego właśnie chciałem uniknąć. Jest jedno lekarstwo na czas. Pusty czas człowieka uwięzionego w samym sobie. Ludzie, moje łóżko było obstawione zegarkami, żebym niezależnie od tego, w jakiej pozycji jestem ułożony, mógł wiedzieć, która godzina. Dlaczego? Co dwie godziny była rotacja przeciwodleżynowa. Z jednej strony męka z skurczów, z drugiej jednak odmiana, rozrywka wręcz, jaką mogłem sobie zapewnić. Do tej pory mam taką małą obsesję zegarów. Ci, którzy odwiedzali moją stronę internetową... Widzieli, jak wyeksponowane miejsce na niej zajmuje zegar. Niektórzy zrzymają się na to i radzą, by go usunąć. Nie, dlaczego? Mógłbym mnożyć rozmaite teorie na temat mojego odbierania czasu i w ogóle tego, jak to jest z osobą niepełnosprawną, ale odpowiem inaczej. Słowami piosenki Waglewskiego. W zegarach płynie krew. A teraz wróćmy do ludzi. Spotkałem Leżąc w rozmaitych szpitalach, przede wszystkim w Jastrzębiu, bardzo różnych ludzi, głównie oczywiście personel szpitalny. Mogę śmiało powiedzieć, że z jednym wyjątkiem, o którym wspomniałem, lekarze byli naprawdę w porządku. Z większością pielęgniarek kontakt miałem bardzo dobry. Chętnie i bez niepotrzebnej zwłoki spełniały moje prośby, pogadały, wykazały troskę i zrozumienie. Spora ich część miała do swej pracy stosunek rutynowy i wykonywała ją rzetelnie, choć bez specjalnego entuzjazmu. Jedna z nich nawet wyrażała głośno zdziwienie na widok zapału, z jakim rodzice przejmowali ich obowiązki takie jak toaleta, masaż, oklepywanie. Byli codziennie. Niestety zdarzały się też czarne owce. Pielęgniarki tak zgorzkniałe, wściekłe na swój los i sam fakt istnienia chorych że za sukces można było uznać, jeśli nie sprawiły przy nadarzającej się okazji jakiejś przykrości pacjentowi. Na szczęście były to pojedyncze przypadki, a z natury rzeczy, tak zapadające w pamięć, że psują obraz całości. Szkoda jednak dla nich nawet skrawka papieru. Poza odwiedzinami, prawdziwą atrakcją były ćwiczenia rehabilitacyjne. Byłem pierwszym i jedynym takim przypadkiem na tym oddziale, więc ordynator robił wszystko co w jego mocy, aby zakres opieki nade mną był możliwie największy. Nigdy nie zapomnę Janka. Był masażystą. Przydzielił mi go ordynator. Ten człowiek przychodził do mnie nie tylko w wyznaczonych godzinach, ale także między 10 a 11, kiedy miał przerwę. Wpadał niby to pogawędzić ale nigdy przy tym nie siedział bezczynnie, a praca masażysty jest pracą fizyczną i odpoczynek dobrze by mu zrobił. Tylko zaraz brał się do ćwiczeń. Gadaliśmy przy tym na najróżniejsze tematy i bardzo często były to kwestie religijne. Dla mnie w ogóle to są jakieś bardzo trudne tematy. Prosta wiara, nie dla mnie, nie dane mi to. On był ewangelikiem i naprawdę wiedział, w co wierzy. To, co mówił, zgadzało się z tym, co robił. Miał rodzinę i pewnie nieraz z trudem wiązał koniec z końcem, ale nigdy nie narzekał. Nieustannie pomagał innym, zwłaszcza dzieciom z patologicznych rodzin. Do dziś o mnie pamięta. Pyta o zdrowie, kiedy spotka rodziców. Interesuje się moim losem. Myślę sobie, że jeśli chodzi o rehabilitację, to tak samo jak wiedza i umiejętności, liczy się zaangażowanie. Z tego pewnie względu, w żadnym szpitalu nie czułem się tak dobrze rehabilitowany jak w tym, w którym miałem ćwiczenia z panią Krystyną. Zajmowała się mną trzy lata i nigdy przez ten czas nie zlekceważyła swoich obowiązków. Choćby sam fakt, że zawsze ćwiczyła ze mną bitą godzinę, nie wyszła ani nie spóźniła się choćby pięć minut, o tym świadczy. To ona nauczyła wszystkiego mojego tatę, a że uczniem był zdolnym, Ponadto jest bardzo sprawny i zaangażowany najbardziej, jak można, to efekty są imponujące. Po mniej więcej pięciu miesiącach pobytu na Ojomie, ordynator zaproponował moim rodzicom, aby przynieśli mi telewizor. Ponieważ w sali pełnej masy urządzeń, w samym środku szpitala odbiór był naprawdę kiepski, postarali się o dobry, nowy telewizor. Różnie było z jakością odbioru, ale łapałem na przykład czeską telewizję Nowa. W oglądaniu telewizji nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że stała się ona dla mnie nie tylko źródłem rozrywki, ale podstawą wieczornego życia towarzyskiego, szczególnie wtedy, gdy obok telewizora pojawiło się wideo. Moim stałym kompanem filmowym był kierowca Erki Tomek. Z biegiem czasu dołączały do niego także pielęgniarki z nocnych dyżurów, i pokój zamieniał się w małe kino. Nawet nie wiecie co to za radość patrzeć na to samo, myśleć o tym samym co inni ludzie, móc z nimi porozmawiać o tym co się właśnie razem przeżyło. Całe szczęście że moi rodzice poznali właścicielkę wypożyczalni, która udostępniała im filmy w nieustającej promocji, no bo poszliby z torbami. Z tego oglądania filmów zrodziła się swoista paczka towarzyska, a to ktoś miał urodziny i zapraszał, a to czymś poczęstowali, a to dali łyczka piwa. Albo dymka, czasem robiliśmy zrzutę na pizzę i była kolacja, jak się patrzy. Dało się żyć. Ale najlepsze były sylwestry. Dużo wcześniej prosiłem mamy o kupienie szampana, bo bez niego sylwester jest nieważny, a swój wkład też chciałem mieć. Wyjeżdżałem więc z łóżkiem do dyżurki i bawiliśmy się razem. Była muzyka, tańce. Ale alkohol kończył się na tej lampce szampana, bo jednak nocny dyżur to poważna sprawa. Tak bardzo się zaprzyjaźniłem z niektórymi ludźmi, że oddział nie był już tylko miejscem w szpitalu. Byłem tam u siebie. Jedna rzecz z tego całego okresu utkwiła mi w pamięci szczególnie. Była wśród tych osób pielęgniarka Kasia, która na powitanie albo na pożegnanie dawała mi buziaczka. Niby nic. Ale to znaczyło wiele. Dla niej nie byłem pacjentem. Byłem jej znajomym ze szpitala. Część druga, rozdział dziewiąty: Ballada o Januszku. W miarę jak przybywało nowych znajomych, ubywało starych. Zaraz po moim wypadku, w ciągu kilku dni. Zjechała się cała moja rodzina od strony mamy. Potem regularnie wydzwaniali do naszej sąsiadki. Nie mieliśmy telefonu, więc był to jedyny sposób, żeby się czegoś o mnie dowiedzieć. Sąsiadka cierpliwie znosiła te telefony i za każdym razem przychodziła mamie dać znać, że ktoś dzwoni. Najwięcej pomogła i pomagają nam najmłodsza siostra mamy, Maria, i jej najstarszy brat Tadeusz. Ciocia przyjeżdża do nas. Od czasu do czasu i przyjeżdżała dawniej, żeby dać nieco wytchnąć moim rodzicom. To wytchnienie polega czasem po prostu na tym, że mogą na chwilę wyjść z domu, odpocząć, zająć się czymś innym niż opieką nade mną. Wujek Tadeusz z Wrocławia przyjeżdżał raz na miesiąc, na jeden dzień, ale dzięki rozmaitym swoim kontaktom, był zawodowym, wojskowym, bardzo wiele nam pomógł i dalej o nas pamięta. Reszta z biegiem czasu. Straciła zainteresowanie. Jakby fakt, że jestem w takim stanie, stał się oczywisty. Jedno mnie tylko czasem irytuje, kiedy czytam na kartce pozdrowienia dla Januszka. Januszek ma już 33 lata. Tamten niesforny młodzian istnieje już tylko w ich pamięci. Niestety, istnieje tylko on, bo dorosłego Janusza, z którego zdaniem trzeba się liczyć. Który ma coś im do powiedzenia, znać nie chcą, widać boją się. Moi koledzy, zaraz po wypadku, pamiętali jak najbardziej o swoim kompanie. Parę razy zbierali się w grupy liczące około dziesięciu osób i chcieli odwiedzić kumpla na Ojomie. Myśleli, że te wizyty wyglądają tak jak na innych oddziałach, gdzie podczas godzin przeznaczonych do odwiedzin może przyjść nieograniczona liczba osób. Niestety. Ojom jest oddziałem zamkniętym i obowiązują tam sztywne zasady. Kiedy ordynator zobaczył sporą grupę dziwnie wyglądających młodych ludzi, od łysych i panków po zagorzałych metali z długimi włosami, natychmiast odprawił ich z kwitkiem. Próbowali nadal, ale z tym samym rezultatem i grupa powoli się wykruszała. Pewnego dnia trafili na innego lekarza. Który pozwolił im wchodzić po dwóch. Weszli z minami pod tytułem o, stary nieźle się urządziłeś. Popytali o to i owo, ale niewiele mieli do powiedzenia. Co nimi kierowało ciekawość, poczucie obowiązku nie wiem. Większość widziałem wtedy ostatni raz, kilku pojawiło się po mniej więcej roku sprawdzić, co się zmieniło. Ci najbardziej żarliwie zapewniali, że będą mnie odwiedzać. Odwiedzali ale tylko ci, którzy najbardziej się zastrzegali, że zrobią to, jeśli się uda, jeśli znajdą chwilę i tak dalej. Wielu z nich pojawiało się regularnie i na swój sposób dbali o mnie, przynosząc na przykład kasety z najmodniejszą muzyką. Przez lata ci odwiedzający też się wykruszyli. Poprzenosili się do innych miast albo wyjechali za granicę, pozakładali rodziny, zanurzyli się we własnych problemach. Kilka dni po wypadku Ojciec powiedział mi, Żebym nie miał złudzeń, że za pewien czas zaangażowanie Kasi zacznie słabnąć i że jeśli pozostanę w tym stanie, to ten związek nie ma szans i ona ode mnie odejdzie. Dziś zadziwia mnie przenikliwość, wrażliwość i odwaga tego człowieka. Widział jasno, jak to się skończy. I na swój sposób chciał mi skrócić to cierpienie, oszczędzić złudzeń. Naraził się na straszną furię, ale chyba zrobił to świadomie. Dostałem takiego szału, że naubliżałem mu jak nikomu w całym życiu, a potem wyrzuciłem go za drzwi. Przez tygodnie zabraniałem mu zbliżać się do mojego łóżka, wzywałem lekarzy, by go wyprowadzali, a moja wściekłość powodowała taką spastyczność, że niemal wypadałem z łóżka. Mimo to przychodził, nigdy mnie nie opuścił, choć długo musiał czekać, aż ochłonę. A jeszcze dłużej, na to, żebym zrozumiał, że ma rację. Po wakacjach Kasia miała już stałą przepustkę do mnie i mogła przychodzić sama, nie z mamą. Przychodziła, ale już nie codziennie najpierw co drugi dzień, potem co dwa, co trzy. Na ogół przychodziła prosto ze szkoły, ale już po kilkunastu minutach zaczynała co chwilę spoglądać na zegarek. Droga Kasiu, to wszystko, co mogę dla Ciebie zrobić: urwać tę opowieść w chwili, gdy spoglądasz na zegarek. Gdybym napisał, co było dalej, część by nie uwierzyła, a reszta nigdy by Ciebie nie zrozumiała. Widzisz, czasem trzeba umieć powiedzieć do widzenia. Część druga, rozdział dziesiąty: Bóg urojony. Mama wierzyła w cudowne uzdrowienie aż do granicy obłędu. Nie nadeszło. Więc teraz pogrąża się w goryczy i rezygnacji. Pomaga jej w tym aparat słuchowy. Kiedy go zdejmie, może uciec w swój zamknięty, dla wszystkich niedostępny świat. Nie dostała tego, co się modliła. Zostało tylko to, co sama dla mnie zrobiła. Zdążyliście się zorientować, że uzupełniła personel szpitalny. Jako osoba przydzielona specjalnie i tylko do mnie. A to dopiero początek, i jeszcze wiele wam o niej opowiem. Tak samo ojciec, który przejął pałeczkę, kiedy pojawiłem się w domu. Zorganizowali sobie wokół mnie rodzaj sztafety. Ale ile jeszcze zdołają zrobić okrążeń? Ojciec nie ma problemu z Panem Bogiem. Z religią dał sobie spokój dawno temu. Twierdzi, że jeszcze wtedy, gdy był ministrantem. Nie wygląda mi jednak na niewierzącego. Może jakoś dogadał się z Bogiem po swojemu, bez pośrednictwa kościoła i księży. Zaraz po wypadku moja mama poszła zamówić mszę w intencji mojego wyzdrowienia. Proboszcz wysłuchał jej i zapytał, kiedy była ostatnio uspowiedzi. Mama nie umie kłamać, więc powiedziała, że przed ślubem. Hm, jak trwoga to do Boga. Mruknął. Mama podziękowała i zebrała się do wyjścia. Zatrzymał ją jednak i łaskawie udzielił spowiedzi, po czym wycenił mszę w intencji mojego zdrowia. Te msze tyle mi pomogły, co umarłem u kadzidło. Takich mszy mama zamówiła jeszcze kilka ale wobec moich stanowczych protestów w końcu zrozumiała, że jest to strata pieniędzy, a było mnóstwo innych niezbędnych wydatków. Mama w każdej wolnej chwili chwytała za różaniec i modliła się żarliwie. Wielki wpływ na to miała pewna nawiedzona kobieta, która przychodziła do naszego domu, żeby się wraz z nią modlić. Kazała mamie kłaść się krzyżem na podłodze i tak modliły się godzinami. Przychodziła do mnie ze święconą wodą, obstawiała obrazkami i relikwiami. Kilka razy mama była z pielgrzymką w Częstochowie, żeby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej, a pierwsze dwa razy towarzyszyła jej też Kasia. Tak, wierzę w Boga. Uważam się nawet za katolika, choć może bardziej jest to kwestia niektórych moich praktyk niż głębokiego przekonania, że nauka Kościoła w całej rozciągłości jest słuszna. Z drugiej jednak strony, choć nie przeszkadzają mi dogmaty i katechizm, to wydaje mi się, że Boga odczuwam jakby poza nimi, może nawet bez nich. Odpowiada mi określenie Bóg urojony, książkę Dawkinsa. Przejrzałem, ale jest dla mnie za trudna, więc mój Bóg urojony chyba nie ma z nią wiele wspólnego. Bóg urojony. To według mnie taki, który istnieje, bo większość rzeczy na tym świecie bez niego byłaby nie do zniesienia. Mnóstwo ludzi bez niego nie jest w stanie zrobić kroku. Na pewno jest on w ludzkich umysłach, a czy poza nimi, to już kwestia, którą każdy musi rozstrzygnąć sam. Bez tego Boga moja mama pewnie nie przeżyłaby mojego nieszczęścia. Ten Bóg musi istnieć. Bo inaczej nie byłoby nas. Skoro ludzie działają i myślą tak, jakby on był, to on istnieje. Skoro jest tęsknota za Bogiem, to jest i Bóg. Ale czy ten Bóg dał komuś władzę, rozporządzania sobą, udzielania do siebie dostępu lub nie, tego nie jestem pewien. Czy ten Bóg gotów jest, na nasze zawołanie zrobić czary, mary i uratować każdą sytuację? Nie wydaje mi się. Mam wrażenie, że w religii, w nauczaniu kościoła pewne rzeczy są zbyt dosłowne. Nie znam się na tym, nie jestem teologiem. Skąd zatem mój katolicyzm? Po pierwsze, urodziłem się w nim i wychowałem. Nie umiałbym żyć bez tego. A po drugie, co mi szkodzi? Jeśli jest to jednak prawda, to zyskam bardzo wiele, jeśli nie, to ostatecznie niewiele stracę. Mieć własne zdanie na temat osób i instytucji zawsze mi wolno, zwłaszcza, że nie wrzucam wszystkich do jednego worka. Parafia jako wspólnoty, rodziny wiernych zawiodły na całej linii. Moja rodzina zupełnie się mną nie interesuje. Gdyby nie medialny szum, który zupełnie nieoczekiwanie eksplodował wokół mnie, pewnie zaledwie kilka osób wiedziałoby o moim istnieniu. Księża też, jak wiadomo, są różni. Spotkałem w życiu kilku ananasów, ale też i zacnych duchownych. Może jeszcze będzie okazja o nich wspomnieć. Chyba jednak. Najbardziej uduchowionym człowiekiem, jakiego poznałem, jest pan Władysław. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, który odwiedza mnie od 2000 roku. Prawie zawsze zatrzyma się na chwilę, porozmawia, bywa że i dwie godziny, na rozmaite religijne tematy, które mnie interesują. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zbył moje pytanie, wykręcił się albo się uniósł. Największy szacunek mam jednak dla osoby Jana Pawła II. Nie będę tu wyliczał jego zasług dla Kościoła i świata, bo pewnie popadłbym w śmieszność. Powiem tylko o dwóch sprawach: jego nieprzejednanej postawie jako rzecznika ludzi chorych i cierpiących oraz świadectwie ostatnich dni. Jedną i drugą sprawę mogę zamknąć w dwóch zdaniach, wypowiedzianych przez papieża. Nikt nie ma prawa. Przejść obojętnie obok łóżka chorego. W tym streszcza się wszystko. Dla człowieka, który jest całkowicie zdany na łaskę innych, kwestia obojętności, ciągłego dopominania się o uwagę, o wykonanie najprostszej czynności jest absolutnie kluczowa. To jednoznacznie łączy się dla mnie z kwestią podtrzymywania mnie przy życiu. Do tej sprawy jeszcze wrócę. Tu chcę powiedzieć jedynie, że to przede wszystkim problem odpowiedzialności. Jeśli ktoś decyduje w pewnym sensie za mnie, że mam żyć w takim stanie, to bierze odpowiedzialność za mój los i moje cierpienie. Skoro nie chcesz pozwolić mi być tam, gdzie moje miejsce, to musisz zrobić wszystko, co tylko możliwe, by poprawić mój los na tym świecie. Pozwólcie mi odejść do domu ojca. Czy trzeba więcej słów? Przy standardzie opieki medycznej, dostępnej papieżowi, można było walkę o jego biologiczne życie prowadzić jeszcze całkiem długo, a jednak papież doszedł do wniosku, że jego dni dobiegły końca, jego życie się wypaliło, nie chciał zostać w szpitalu, nie zgodził się na kolejne zabiegi przedłużające jego życie. Nigdy nie chciałem niczego więcej. Chyba wiem, jak jest po drugiej stronie. W pierwszych pięciu, sześciu latach wiele razy byłem w tak zwanej sytuacji podbramkowej. Konałem. Ni stąd, ni zowąd dostawałem takiego skoku ciśnienia, że zaczynało brakować podziałki na ciśnionierzu. Miałem nagłe zapaści które z względnie ustabilizowanego stanu wiodły mnie na skraj śmierci. Byłem reanimowany i nie odzyskiwałem świadomości przez kilka dni. Podczas tych niespodziewanych ataków odchodziłem w krainę ciemności, błogiego spokoju i ciszy. Nazwałbym ten świat próżnią lub nicością – bo po tamtej stronie naprawdę nic nie dostrzegłem. Nie było żadnego tunelu, żadnego światła. Nikt na mnie nie czekał. Może nie byłem aż tak daleko. Nigdy Bóg nie dawał mi znaków swego istnienia. Ba, nie wiedziałem, że jestem gdzieś tam. Najważniejsze jest to, że w tej krainie nie rozmyślasz o niespełnionych marzeniach. Niedokończonych sprawach, nie masz wspomnień, a przede wszystkim nie czujesz żadnego cholernego bólu. Powiem krótko, jesteś i cię nie ma. Tak właśnie powinno być, kiedy na człowieka przychodzi koniec, odchodzi ze świata żywych tam, gdzie panuje nicość. A może to właśnie Bóg?